Finans polecany są. Niestety, firma TGJ, która wprowadziła się ubiegłego lata do jednej z hal na terenie po FSD, nie dotrzymała porozumienia dotyczącego spłaty zaległych zobowiązań. Zostały po niej tylko długi i stracony rok. Nowy przedsiębiorca pozyskany na teren FSD ubiegłego lata zapowiadał się obiecująco, jednak mimo upływających miesięcy produkcja niestety nie ruszyła. Miasto zainwestowało w doprowadzenie hali do porządku, a także wyremontowało suwnicę. Niestety to wszystko zdało się na nic, ponieważ z powodu niespłaconych należności czynszowych i podatku od nieruchomości, które narosły do kwoty prawie 300 tysięcy złotych, umowa z firmą została rozwiązana. Finans polecany są.